Bartek Gębusia, Telefakty w czwartek, a w nich między innymi: sytuacja w szpitalu jest stabilna. Nie obserwujemy braku miejsc w naszym szpitalu i nie ma potrzeby odsyłania pacjentów do domu. Urzędowe i społeczne pomaganie. 160 środowisk to środowiska osób chorych, leżących, niepełnosprawnych. Nieodpowiedzialne wypalanie traw. Mamy dużo innych zadań właśnie związanych z tą sytuacją epidemiologiczną, ale musimy w tym czasie do bezsensownych wyjazdów. Czwartkowe wydanie Telefaktów rozpoczynamy od dobrych informacji od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dziś na godzinę 14 liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie na obecność koronawirusa wynosi 0. Żaden pacjent nie jest hospitalizowany ze względu na podejrzenie zakażeniem. 126 osób objętych jest kwarantanną, a 149 nadzorem epidemiologicznym. Dziś przy ograniczonym dostępie dziennikarzy odbyła się konferencja prasowa dyrektora do spraw medycznych w ostrowieckim ZOZ-ie doktora Adama Karolika, który przedstawił aktualną sytuację szpitala. Minister zdrowia wskazał 19 szpitali w całej Polsce, które od 16 marca funkcjonują jako jednoimienne szpitale zakaźne. Dla województwa świętokrzyskiego wyznaczono szpital w Starachowicach. Już na etapie decyzji pojawiały się obawy, czy przetransportowanie i przyjmowanie kolejnych pacjentów ze Starachowic nie zaburzy pracy pozostałych lecznic w regionie. Od soboty w tym tygodniu trafiają do nas pacjenci ze szpitala ze Starachowic, a w zasadzie z terenu objętego działaniem szpitala starachowickiego. Nie są to duże ilości. Mogę podać konkretne cyfry. W sobotę to było 6 pacjentów, w niedzielę 7, w poniedziałek do godziny 15 9, wtorek, środę tej liczby nie przekroczyliśmy 15 osób. Jak zapewnia dr Karolik, na ten moment pacjenci ze Starachowic nie zaburzają pracy ostrowieckiego szpitala. Społeczna kwarantanna powoduje, że pacjentów jest ogólnie mniej, a niektórzy poprzekładali planowane zabiegi i operacje. Ostrowiecki szpital nie wykonuje testów na koronawirusa. Takich testów, co podkreśla dyrekcja ostrowieckiego ZOZ-u, nie wykonuje żaden szpital. Szpital nasz nie posiada ani jednego testu na koronawirusa, dlatego że żaden szpital w Polsce, również te szpitale jednoimienne, również nie posiadają ani jednego testu na koronawirusa. Jeżeli chodzi o diagnostykę na koronawirusa, jest przeprowadzana tylko i wyłącznie w wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych w poszczególnych województwach. W niektórych województwach, jak na przykład słyszałem w Mazowieckim, planuje się utworzenie dodatkowych stacji, w Grodzisku Mazowieckim, w Radomiu tworzy się stację w Aninie koło Warszawy. Niemniej jednak żaden ze szpitali, chcę Państwu powiedzieć, proszę, żeby pacjenci nie zgłaszali się do naszego szpitala celem przebadania się, nawet komercyjnego, odpłatnego, bo i takie próby były, że pacjent z miasta chciał po prostu zrobić odpłatnie test na koronawirusa w naszym szpitalu. To spotkaliśmy się w dniu wczorajszym. Odmawiamy, ponieważ tych testów my nie posiadamy, proszę Państwa. Taka jest decyzja odgórna, żeby tymi testami gospodarować w sposób rozsądny, że właśnie wszystkie próbki, jeżeli będą pobrane, będą zawiezione do Kielc w naszym przypadku. Zasady przyjmowania pacjentów, zwłaszcza na szpitalnym oddziale ratunkowym, zostały obostrzone. Taki pacjent, który przekracza barierę szpitala, każdy jeden ma badaną temperaturę na wejściu i ma zbierany podstawowy wywiad epidemiologiczny. I już na tym pierwszym punkcie trafia na ścieżkę na SOR-ze albo tak zwaną ścieżkę czystą, albo trafia na tą ścieżkę, która wymaga dalszej diagnostyki czy postępowania diagnostycznego wyjaśniającego w kierunku koronawirusa. Także ta selekcja odbywa się dosłownie 3 metry za wejściem do szpitala na holu głównym, całodobowo. Do szpitala powinni zgłaszać się tylko pacjenci ze skierowaniem od lekarza z przychodni rejonowej lub ci, którzy są przywiezieni przez zespół ratownictwa medycznego oraz ci, którzy korzystają z nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. Jeżeli już jesteśmy przy tej opiece nocnej i świątecznej lekarskiej, chcę Państwu też powiedzieć, że też udzielamy teleporad, czyli pacjent nie musi zgłaszać się osobiście, żeby uzyskać porady. Jest możliwość wypisania e-recepty, jest możliwość wypisania elektronicznego zwolnienia lekarskiego. Więc tam, gdzie pacjent nie potrzeba fizykalnego badania przez lekarza, może być załatwiony zdalnie, nawet z domu.
Natomiast inni pacjenci, którzy wymagają fizykalnego badania, będą oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego przyjmowani na NOL. Nasz NOL, czyli nocna opieka lekarska, nie jest zamknięta dla pacjentów. W szpitalu obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin na wszystkich szpitalnych oddziałach. W sytuacji zagrożenia epidemicznego zakaz ten jest bardzo rygorystycznie przestrzegany, bo najważniejsza jest profilaktyka, zachowanie ostrożności, zwłaszcza poprzez ograniczanie kontaktów oraz stosowanie środków ochronnych. Nasza placówka posiada zabezpieczenie w postaci środków osobistych dla personelu. Są to maseczki jednorazowe, chirurgiczne, są to maseczki ze specjalnymi filtrami, są to również kombinezony ochronne. Taki zapas zawsze był realizowany na bieżąco, związany z podstawową pracą szpitala. Teraz w obliczu zwiększonego zapotrzebowania oczywiście zakupujemy nowe partie potrzebnych materiałów. Proszę Państwa, szpital korzysta z dostawców, z którymi miał wcześniej podpisane umowy wieloletnie kontraktowe. Szpital w tej chwili nie korzysta z zasobów Agencji Rezerw Państwowych. Dostęp do tych rezerw w pierwszej kolejności mają szpitale jednoimienne, te stworzone 17 szpitali w Polsce, jak również pogotowie ratunkowe, porty lotnicze, te jednostki. Nasz szpital póki co, dopóki nie braknie nam własnego sprzętu albo nie nastąpi takie wzmożone zapotrzebowanie, którego nie jesteśmy w stanie zrealizować w postaci zamówień, do tego momentu mamy sami się w to zaopatrywać. Możemy wystąpić o udostępnienie rezerw dopiero w sytuacji nadzwyczajnej. W tej chwili sytuacja w ostrowieckim szpitalu jest stabilna. Nie ograniczono działalności przyszpitalnych poradni, choć i tam pacjentów jest mniej. Część osób korzysta z teleporad. Miejsc w szpitalu nie brakuje, nie ma potrzeby odsyłania pacjentów do domu, ale sytuacja jest zmienna i dr Adam Karolik nie wyklucza, że w przypadku zwiększenia zasięgu epidemii może dojść na przykład do zmiany profilu niektórych oddziałów. To były informacje z ostrowieckiego szpitala. Dziś poznaliśmy również kilka szczegółów z bieżącej pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu jest ograniczony. Pracownicy socjalni działają tylko interwencyjnie w przypadku nagłych sytuacji. Natomiast opiekunki, pielęgniarki i asystenci osób niepełnosprawnych pracują normalnie. Tam, gdzie było to możliwe, we współpracy z rodzinami, ograniczyliśmy częściowo usługi opiekuńcze. Jednak wszystkie te osoby są monitorowane na bieżąco. Na dzień dzisiejszy jesteśmy przygotowani kadrowo na objęcie opieką jeszcze kilkunastu środowisk. MOPS świadczy również usługę dożywiania, z której korzysta 170 osób. To działanie również przebiega bez zakłóceń. Dwie osoby znajdujące się na kwarantannie skorzystały również z pomocy żywnościowej. Zgodnie z wytycznymi my dostajemy listę osób, które wyraziły chęć pomocy ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej. W tym momencie zweryfikowaliśmy 10 osób. Z tych 10 osób dwie osoby powiedziały, że chcą skorzystać z pomocy i ta pomoc już została udzielona. 8 osób stwierdziło, że w zakresie dożywiania skorzystają z pomocy znajomych, sąsiadów, rodziny, także są zabezpieczone. Mieszkańcy Ostrowca mogą zgłaszać swoje potrzeby do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Najgorsze jest, proszę Państwa, to, że niektórzy sobie robią żarty i dzwonią do nas, do Straży Miejskiej, piszą maile, że potrzebują zakupów i tylko żebyśmy na przykład nie zapomnieli alkoholu. Ja mam tutaj taki w tym miejscu taki apel do mieszkańców naszego miasta, żeby zdawali sobie sprawę, że my mamy kilkaset środowisk jako pomoc społeczna w swojej, no generalnie na co dzień zajmujemy się tyloma osobami. 160 środowisk to środowiska osób chorych, leżących, niepełnosprawnych. Naprawdę, najpierw trzeba wykorzystać swoje zasoby,
a dopiero potem prosić o pomoc ośrodek pomocy społecznej. Wszelkie informacje na temat form pomocy, jakich udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu, dostępne są na stronie instytucji. Przypominamy, że zalecany jest kontakt elektroniczny bądź telefoniczny z pracownikami MOPS-u. To były informacje ze ostrowieckiego MOPS-u, a teraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbara Cudzik mówi m.in. o aktywności pracowników podległych pod PCPR jednostek, którzy chcą wykorzystać każdą chwilę pożytecznie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, podobnie jak większość instytucji, zaleca załatwianie spraw drogą elektroniczną bądź telefonicznie. Kolejna możliwość, jaka jest, żeby się z nami skontaktować, to przed budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystawiony jest duży pojemnik, taka urna, gdzie każdy interesant zapakowane dokumenty może wrzucić do tej urny, które są oczywiście przez nas wybierane i nadawany jest bieg załatwiania spraw, tak jak to przewidują wewnętrzne nasze procedury. Ograniczony kontakt wprowadzony jest również w jednostkach podległych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie. Domy pomocy społecznej są niedostępne dla odwiedzających, natomiast warsztaty terapii zajęciowej nie prowadzą swoich działań, podobnie jak specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Mamy na uwadze oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom DPS-u, bo jak wszyscy wiemy, są to osoby bardzo chore. W większości są to osoby leżące, więc nie możemy ich narażać na jakiekolwiek ryzyko ze strony, no oczywiście z zewnątrz budynku. Identycznie przedstawia się sytuacja, jeżeli chodzi o placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wszystkie nasze dzieciaczki przebywają w placówkach, czyli w Małachowie i w Denkowie na ulicy Szkolnej. Mają tam zabezpieczoną całodobową opiekę. Tam na miejscu mają zabezpieczone posiłki. Również jest zakaz wszelkich odwiedzin przez osoby z zewnątrz, jak również urlopowania tych dzieci do rodziców, czy też babci, czy tych innych członków rodziny. Każdy z dyrektorów placówek wprowadził wewnętrzne zasady postępowania, aby jak najbardziej zabezpieczyć podopiecznych przed zarażeniem. Barbara Cudzik informuje, że braków kadrowych w placówkach nie ma. Pracownicy jednostek nie pozostają bierni. Powstała taka inicjatywa w związku z występującymi potrzebami, że dwie nasze placówki, czyli Dom Pomocy Społecznej na Osiedlu Słonecznym, gdzie dyrektorem jest pani Ewa Orłowska, oraz warsztat terapii zajęciowej przy Stowarzyszeniu Szansa, gdzie kierownikiem jest pan Robert Rogala. Te dwie placówki szyją maseczki ochronne. Do akcji włączyli się również mieszkańcy i pracownicy PCPR-u. Zaplanowano wyprodukowanie około 1000 sztuk maseczek ochronnych, z których skorzystają m.in. służby ratunkowe. Wiele firm, instytucji, a także osób prywatnych angażuje się w pomoc dla służb, ratowników medycznych i szpitali. My wczoraj na naszej antenie mówiliśmy o akcji Gastro Pomaga i podziel się zapasem. Dziś do tych społecznych gestów odniósł się dyrektor Adam Karolik, odpowiadając również na pytanie, czy takie społeczne szycie masek ochronnych ma sens. My dziękujemy serdecznie. Już pojawiły się, że tak powiem, oddolne inicjatywy pomocy dla szpitala. Spotkaliśmy się od 3 dni. Mamy takie zgłoszenia i osób prywatnych, zarówno i firm, które działają na terenie Ostrowca, o gotowości szycia dla nas maseczek. Nawet ostatnio pojawiła się oferta szycia dla nas kombinezonów ochronnych. Się okazało, że jedna z firm w Ostrowcu szyje kompletne kombinezony ochronne. I tutaj bardzo liczymy na współpracę, ponieważ, proszę Państwa, my nie wiemy, jak się potoczy dalej sytuacja. My wszyscy chcemy, żeby tę epidemię opadować w zarodku, ale mając na uwadze doświadczenia z Chin czy choćby z Włoch, może być różnie. I żaden szpital w Polsce nie jest zabezpieczony w pełni na epidemię na 3 miesiące, pół roku. Stąd taka inicjatywa jest bardzo słuszna. Tego typu produkty nie muszą mieć specjalnego atestu, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia, jakim jest epidemia. Jest to poniekąd stan wyjątkowy, więc pewne procedury muszą zostać dostosowane do tej sytuacji. Poza tym my mamy w szpitalu możliwość sterylizacji, więc nawet jeżeli będzie taka potrzeba, na przykład maseczki szyte z bawełny, jeżeli będą szyte takowe, już używane były przed laty, ale to jest najłatwiej uszyć w zakładzie krawieckim, małym zakładzie krawieckim, najłatwiej uszyć maseczkę z bawełny. Taką maseczkę można używać wielokrotnie, prać i sterylizować. I ona spełnia wszystkie wymogi. Także jesteśmy bardzo wdzięczni tym osobom prywatnym i podmiotom gospodarczym, które same, że tak powiem, niektóre wystąpiły do nas z ofertą pomocy. I oczywiście taką pomoc będziemy prosić.
Ja chcę Państwu powiedzieć, że solidarność z pracownikami szpitala idzie tak daleko, że w dniu wczorajszym otrzymaliśmy propozycję z jednej z pizzerii ostrowieckich dowozu pizzy dla pracowników SOR-u za darmo. Po prostu jeden z zakładów nie jest upoważniony, żeby wymieniać go z nazwy. Niemniej jednak był taki fakt, że to jest bardzo dla nas wdzięczne. To jest po prostu, no, ci ludzie, którzy pracują w jakimś napięciu i zagrożeniu, w tym momencie poczuli się przez chwilę zdecydowanie lepiej, że ktoś o nich w mieście pomyślał. To jest bardzo sympatyczne i za to bardzo dziękujemy. Decyzją rządu instytucje kultury, w tym galerie i biblioteki, zostały zamknięte. Pytacie Państwo między innymi o to, co zrobić z wypożyczonymi książkami, jeśli zbliża się lub minął ich termin zwrotu. Szczegóły wyjaśnia Paweł Górniak z Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zamknęliśmy bibliotekę, odwołaliśmy wszystkie również działania biblioteki, a mianowicie spotkania autorskie, lekcje biblioteczne. Nie wypożyczamy książek, nie przyjmujemy książek do oddania. Wyznaczyliśmy sobie tutaj taką roboczą datę, podobnie jak wszyscy w Polsce, do 25 marca. Zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała. Mamy nadzieję, że szybko się z tym wirusem uporamy, ale dopóki sytuacja będzie podobna do tej, tak jak wygląda dzisiaj, to póki co nie wypożyczamy, nie przyjmujemy książek i obserwujemy sytuację. Uspokajam po raz kolejny, powtarzam, oczywiście nie będziemy, kiedy biblioteka zostanie otworzona za jakiś czas, kiedy Państwo będą mogli książki oddać czy też wypożyczać nowe, nie będziemy oczywiście naliczać żadnych kar, dlatego że to jest sytuacja niezależna od czytelników, jest to sytuacja, jak wszyscy wiemy, obiektywna i dlatego też powtarzam, nikt żadnych kar za nieoddane książki w terminie nie będzie płacił. Mamy nadzieję oczywiście, że jakoś szybko wrócimy do normalnej pracy i ten kalendarz, który jest bardzo obfity, który przygotowaliśmy na ten rok, jakoś uda się na tyle elastycznie pozmieniać, dopasować do zmieniającej się sytuacji. Mamy po prostu nadzieję, że wrócimy jak najszybciej do normalnej pracy bibliotecznej. Żałujemy, że no nie możemy się z czytelnikami spotykać w wypożyczalni, nie możemy się spotykać na spotkaniach autorskich, na lekcjach bibliotecznych, ale Państwo wiedzą, że w tej chwili tutaj zdrowie jest najważniejsze i to tak naprawdę podjęliśmy decyzję taką też z szacunku dla naszych czytelników i w trosce zarówno o zdrowie, o życie czytelników, jak i naszych pracowników. Zanim zapraszam Państwa na regionalną prognozę pogody, wysłuchajmy apelu strażaków, którzy w tym trudnym czasie zmagają się z nagminnym podpalaniem traw. Zaczął się sezon wypalania traw. Odnotowujemy teraz wzrost, no, w związku z pogodą, która teraz jest na zewnątrz. Wczoraj mieliśmy 5 tych wyjazdów, przedwczoraj również mieliśmy 7 tych wyjazdów, także no, liczba zaczyna wzrastać. No i taki trochę nasz niepokój. Mimo, że jest tych wyjazdów mniej niż w ubiegłych latach, ale jest to spowodowane tą całą sytuacją w Polsce, która teraz się dzieje z wirusem, rozprzestrzenianiem się tego wirusa. Jednak mimo to mamy dużo innych zadań właśnie związanych z tą sytuacją epidemiologiczną, a my musimy w tym czasie do bezsensownych wyjazdów, do wypalania traw, do podpalania traw, bo tutaj to nikt nie wypala traw, tylko po prostu podpalają trawy i musimy wyjeżdżać. No i tak naprawdę, co już powtarzaliśmy i rok temu, i dwa lata temu, to są tracone pieniądze podatnika, bo każdy wyjazd kosztuje. Wypalanie traw jest karalne. Kodeks wykroczeń mówi do 5000 zł kara za wypalanie traw, no a gdy dojdzie do takiego zdarzenia, że będzie utracone mienie lub utrata życia ludzkiego może być spowodowana tym wypalaniem traw, co też się zdarzało, no to grozi już grzywna pozbawienia wolności. W Telefaktach to już wszystko. Ja przypominam, że warto zajrzeć na nasz portal lokalnatelewizja.pl. Tam na bieżąco aktualności z regionu, m.in. stanowisko świętokrzyskiego kuratora oświaty w sprawie lekcji poza szkołą. Ożywiona dyskusja na ten temat trwa w mediach społecznościowych. My tam również jesteśmy. Do tego tematu będziemy powracać w naszych serwisach informacyjnych. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pogody zachęcającej do komfortowych podróży życzy sponsor audycji Hyundai Prasek, autoryzowany dealer Hyundai w Radomiu.
Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 8 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z prędkością 7 km na godzinę, ciśnienie 1025 hektopaskali. Jutro temperatura 15 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z prędkością 7 km na godzinę, ciśnienie 1021 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne niekorzystne. Pogody zachęcającej do komfortowych podróży życzył sponsor audycji Hyundai Prasek, autoryzowany dealer Hyundai w Radomiu. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.